Cześć, ja jestem Marcin, a to jest Wspieram to poleca, czyli cykl, w którym co tydzień omawiam najfajniejsze kampanie crowdfundingowe. Pierwszą kampanią, którą chciałbym Wam pokazać, jest nasz lokalny, bardzo ambitny projekt Mieszkamy na Odrze. Projekt, który zakłada wybudowanie ekologicznego, designerskiego, fajnego domu na wodzie. Możecie wesprzeć ten projekt, możecie sprawić, aby stał się faktem, aby pływający dom na Odrze powstał. Za wsparcie są różnego rodzaju nagrody. Możecie na przykład spędzić jakiś czas jako mieszkanie z tego domu, możecie zjeść nim śniadanie, możecie nawet nazwać ten dom, bądź przy większych zasobach finansowych kupić swój własny i stać się sąsiadem Patryka Paluszko, autora projektu, w drugim domu, który może pływać po Odrze lub po innych rzekach w Polsce. W kampaniach crowdfundingowych i ich realizacji bardzo ważne jest zaufanie. Kolejna kampania, którą chciałbym Wam przedstawić, to kampania prawdziwego weterana, Wspieram to, Jacka Gołębieskiego, który ma na swoim koncie już 7 zrealizowanych projektów. To jest 8. Aktualny temat, gra planszowa w temacie wyborczym, przedwyborczym, czyli gra planszowa na wybory. Klasycznie jak dla tego rodzaju projektów możecie dostać oczywiście samą grę, w różnych wariantach. Myślę, że warto sprawdzić. Na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż oglądanie debat w telewizji. Kolejna kampania, także pozostając w kategorii gry bez prądu. Fajna, myślę, na jesienne wieczory, czy też zimowe wieczory, gra karciana Garbage Day. Ja sam wspierałem tą oto kampanię tutaj, żeby nie było, mogę nawet pokazać. Urzekł mnie ten zielony śmietniczek, ale myślę, że sama gra jest całkiem fajna. Zresztą czytałem dużo pozytywnych recenzji i też do mnie trafiła, więc jeżeli chcecie, zapraszam. Kampania Garbage Day jest na całkiem dobrej drodze do sukcesu, ale tak jak zawsze potrzebuje Waszego wsparcia. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to jedziecie na Wspieram to Garbage Day i wspierajcie. Okej, okay. Wychodząc trochę z tematów gier planszowych, polecam Wam jeszcze bardzo fajną kampanię klimatycznej Romy Nowicz, która tworzy równie klimatyczną muzykę. Co prawda nie są to moje klimaty, bo ja tylko słucham norweskiego death metalu, ale jeżeli lubicie klimatyczne, fajne granie, to projekt muzyczny wydania pierwszej epki Romy Nowicz na pewno Was zainteresuje. I pozostając w stałym cyklu naszych odcinków, znaczy wstałem, w tym, który zaistniał od ostatniego odcinka, chciałbym Wam pokazać kolejną nagrodę, którą dostałem za wsparcie kampanii, żeby nie było, właśnie pod taką oto paczuszkę dostałem wczoraj. Jest to paczuszka fajnego komiksu Super Jacek. Mnie tylko cieszy, że nie zapomnieli o nas. Fajny tutaj podpis z naszym logosikiem, świat staje się piękniejszy, na Wspieram to. Też dzięki Waszemu wsparciu, bo inaczej ja bym tej paczki nie dostał. A mogę zrobić klasyczny unboxing, oczywiście jestem małym oszustem jak większość youtuberów, bo już wcześniej tę paczkę otwierałem. W środku mamy fajnie wydany komiks Super Jacek. O tak. A dodatkowo dostałem naklejki, które na pewno zostaną użyte. I taką oto wizytówkę ze znanym w pewnych gronach misiem. Tak jak mówiłem, konkurs z poprzedniego odcinka nadal trwa. Jeżeli wspieraliście ostatnio jakieś kampanie i coś już do Was dotarło, przysyłajcie na nas nasz adres mailowy kontakt@wspieramto.pl albo przez naszego Facebooka swoje zdjęcia albo filmiki z nagrodami, z produktami, które otrzymaliście za wsparcie kampanii crowdfundingowych. A dla najlepszych w tym tygodniu rozdamy te same nagrody, które pokazywaliśmy w zeszłym tygodniu. Dzięki! Ja wracam do oglądania nowego trailera Gwiezdnych Wojen, a Wy nie zapominajcie, żeby subskrybować nasz kanał.